Chcieliśmy sobie tutaj stanąć, bo mamy tutaj taki piękny mebel. Wiecie Państwo, ten mebel nie jest nowym nabytkiem, bo on stał w magazynie, ale jest po konserwacji i takie meble mamy w magazynie, tylko niestety nie mamy funduszy na ich konserwację, ale temu się udało i taką mamy piękną teraz witrynę. Bardzo serdecznie chciałam Państwa powitać w Muzeum Śląska Cieszyńskiego na takiej wystawie, która... Ja użyję tego sformułowania strasznego, że tu mamy taki miszmasz, ale to są na przykład wystawy, które ja najbardziej kocham, ponieważ po pierwsze każdy z nas może tutaj coś na siebie znaleźć, a poza tym widać, jaką różnorodność zbiorów to muzeum przechowuje. A najważniejszym zdaniem, które chciałam dzisiaj rzec, jest następujące, że to muzeum bogaci się dzięki Państwa hojności. To jeszcze raz to powtórzę, że bogacimy się dzięki Państwa hojności i dzięki Państwa fantastycznym pomysłom, że ja już nie mówię, że coś zostało uratowane od zniszczenia takiego faktycznego. I tu są takie rzeczy, które zostały pozyskane z miejsca, gdzie nie powinny się znaleźć, ale to, że Państwo czasami przeglądając swoje skarby, ja powiem w cudzysłowie swoje skarby, przychodzi Państwu na myśl taki pomysł, że można przynieść to do muzeum. Nasze środki finansowe są tak skromne, że niestety nie mamy szans na wielkie zakupy. Owszem, kupujemy kilka eksponatów rocznie, ale to jest bardzo niska suma, ale tak się cieszymy i tak się cieszymy. Natomiast bazujemy na Państwa hojności, szczerze powiedziawszy. To trochę jest takie pazerne może, że tak teraz to powiem, ale tak naprawdę to Państwo się przyczyniają do tego, żeby to dziedzictwo Śląska Cieszyńskiego przetrwało tak naprawdę. Także myślę, że można tak górnolotnie rzec, że my się tym opiekujemy, ale to Państwo nas wspierają, bo tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że dużo by o tym mówić. Ja przede wszystkim chciałam powitać pana dyrektora. Tak, pana dyrektora chciałam powitać. I wszystkich państwa, proszę się nie gniewać, że nie będziemy państwa wymieniać i też nie ma państwa nazwisk przy tych obiektach, które pozyskaliśmy, ale RODO jest i musielibyśmy każdego z państwa pytać i o zgodę pisemną prosić, więc sobie pozwoliliśmy tego uniknąć, ale państwo dokładnie wiedzą, co jest od państwa, prawda? Miałam taki pomysł, żeby każdy kurator konkretnego działu opowiedział kilka zdań o tym, co w ciągu ostatnich 5 lat udało się pozyskać. Proszę? Tak, to za moment, tak, ale tak, właśnie. Jeszcze muszę powiedzieć o 2 rzeczach. Mianowicie, finansowo nie jesteśmy, niestety nie mamy możliwości na wielkie konserwacje, dlatego też, ale zaczynamy takimi małymi kroczkami. Chcę Państwu tylko powiedzieć, że my się strasznie cieszymy. Tym małym kroczkiem jest taka młoda osoba, która gdzieś tu jest, pani Aneta Kubuczka-Szarzec, która nam pomagała w czyszczeniu i przygotowaniu wielu eksponatów na tę wystawę. Także chciałam jej bardzo podziękować. O, tam się pani Aneta, tam się chowa, właśnie. Ponieważ to jest tak miłe, jak na przykład te afisze, XIX-wieczne afisze teatralne, które Państwo zobaczą w tej drugiej sali. My wiemy z Jankiem, w jakim stanie je kupiliśmy. Państwo by ich nie poznali, znaczy my ich nie poznajemy teraz. To tam wisi w ramach, zupełnie inaczej wygląda. I jeszcze nim przejdziemy do zbiorów, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie chcielibyśmy jeszcze bardzo podziękować panu Piotrowi Tyrnie, który też się gdzieś jest. Jest pan Piotr. Bo pan Piotr Tyrna prowadzi taką fantastyczną firmę, która nazywa się Best Hit Plus. I wiecie Państwo, jeżeli to nie jest tajemnica, to ja już to wypowiem, że firma Best Hit Plus robi dla nas opakowania takie, na które w życiu stać by nas nie było. To jest taki poziom światowy i taki przykład tego mają Państwo tam na tamtym stole. To tylko na dzisiaj wynieśliśmy, bo to są te opakowania, w których obiekty leżą w magazynach. Także proszę sobie spojrzeć, co firma Best Hit Plus potrafi robić i powiem Państwu, że na przykład zrobiła dla nas te 3 metry na 180, czyli to pudło wielkie, w którym podróżował do Opawy niedawno nasz najcenniejszy obiekt, czyli chorągiew Adama Wacława. Także bardzo dziękujemy za to wszystko, co dzieje się pro publico bono. To też jest bardzo ważne. No to teraz ja przejdę do
do naszych zbiorów. Mianowicie ja trzymam eksponat, który dostałam przed momentem. Przed momentem, proszę spojrzeć, jakie to jest cudo. To w Zampolu, to pan Gantarczyk mi powiedział, że mogę dołożyć do tej gabloty. Tam są albumy, przepiękne albumy z... To są kroniki właściwie działalności Zampolu, a to jest coś, co Zampol robił na 1 maja. No to jest to takie cuda, właśnie takie cuda. Wiecie państwo, to jest maleństwo, ale dla nas to jest po prostu skarb. Tak naprawdę skarb. W dziale fotografii przybyło mnóstwo obiektów w ciągu ostatnich 5 lat. Ja pod jej obecność Wojciecha Święsa, który prowadzi dział fotografii, państwu powiem kilka zdań o tym, co przyszło do działu fotografii. Są te rzeczy, które są rzeczywiście od zniszczenia uratowane, i to na przykład są te albumy z Zampolu, czy też w tamtej drugiej gablocie, proszę spojrzeć, tam są skarby również. Wielkie to te zdjęcia międzywojenne żołnierzy i nie tylko 4 pułku, ale w ogóle różnych formacji tutaj na Śląsku Cieszyńskim, ale powiem państwu, że państwo nam przynoszą takie pojedyncze na przykład zdjęcia rodzinne, które są cudowne i my się z tego strasznie cieszymy. Ale muszę rzec o tych trzech wielkich grupach zdjęć, które nadeszły do nas w ciągu ostatnich 5 lat, i to jest taki skarb, że tu mi brakuje słów trochę, ale to, co pozyskaliśmy dzięki pani Irenie Kopoczkowej, dzięki pani Henryce Tomaszczyk i dzięki panu Pawle Czuprynie, to są skarby nieprawdopodobne. Jak ja wypowiadam te 16 tysięcy negatywów, to tak właściwie 16 tysięcy negatywów, nie wiem, czy to dla państwa jest dużo, czy nie. Dla nas to jest skarb nieprawdopodobny, to jest całe drugie 50-lecie XX wieku mamy właściwie obfotografowane. To wszystko, co się działo na Śląsku Cieszyńskim między 50 latami a 89 jest, a nawet początkiem lat 90. mamy takie skarby. Zresztą państwo pewnie już część znają, ponieważ wyszły te dwa albumy, prawda, fotograficzne. Trzeci jest w przygotowaniu, ale jeszcze jest nadal w przygotowaniu, a to będzie album międzywojenny, ale wrócimy potem do tych nowszych. Także bardzo serdecznie chciałam, to muszę wypowiedzieć, przepraszam, jeżeli łamię RODO, przepraszam, ale muszę wypowiedzieć, że strasznie chciałam podziękować pani Irenie Kopoczkowej i wszystkim członkom rodziny Kopoczków, dzięki którym mamy zdjęcia pana Tadeusza Kopoczka, nieprawdopodobna rzecz. Pani Henryce Tomaszczyk, która tutaj jest gdzieś. Jest. Pani Henryka Tomaszczyk właśnie. Bardzo dziękujemy, bo wiecie państwo, te zdjęcia mogły trafić w różne miejsca, nie? A to, że są w muzeum, my będziemy z nich korzystać jak możemy. I pana, nie wiem, czy pan Paweł Czupryna jest z nami, ale to jest ten trzeci wielki zbiór i to są oczywiście zdjęcia, które były w dużej mierze robione do Głosu Ziemi Cieszyńskiej, ale nie tylko. Także to jest nieprawdopodobny skarb. I teraz ta prywata moja, teraz będzie słowo prywaty już na koniec, już wam oddam ten głos, ale prywata jest taka, że tu na tym filarze, muszę państwu powiedzieć, że tu na tym filarze jest ta pani doktor z tym dzieckiem i to jest moja mama. I pani Tomaszczyk sfotografowała moją mamę, mój Boże, lat temu, nie wiem ile. Moja mama też tu jest, ale miała wtedy 49 lat i to najmniejsze dziecko, jakie się urodziło w cieszyńskim szpitalu. Dzisiaj to chyba było nie do pomyślenia już. Dziecko, które urodziło się w 26 tygodniu ciąży, tak, i ważyło 550 gramów, wiecie państwo, i na tym zdjęciu to dziecko jest w 25 dniu swojego życia i ono przeżyło, to było to najmniejsze, które przeżyło. Także to są rzeczy bezcenne. I teraz przekazuję wam już głos, ale przedstawię kuratorów naszych działów, a mianowicie obok mnie stoi pan Jan Paweł Borowski, który opiekuje się działem historii, techniki, kartografii i numizmatyki, czyli właściwie 4 działami. Pani Katarzyna Jarmuł-Niemczyk opiekuje się działem sztuki. Pan Grzegorz Studnicki opiekuje się działem etnografii, a pani Zosia Jagosz-Zarzyska opiekuje się działem archeologii i przyrody. Tak, o, przyroda też jest, tak. I a propos przyrody, to tam jest nasz drugi pęd wieloryba. W pudełku zrobionym przez Beskid Plus, notabene, tak, a propos działu przyrody. To oddaję wam już głos. Mili państwo, ja sobie pozwolę dołączyć do podziękowań pani dyrektor. To jest po pierwsze duży obowiązek, wielka roztropność towarzyszy wydawaniu środków publicznych. Niezbyt wielkich, zawsze chciałoby się, by były większe, ale jest zawsze z tym związana ogromna odpowiedzialność i staramy się naprawdę kupować rzeczy rzadkie, z naszej perspektywy bezcenne, ale nie od strony materialnej, ale bezcenne od strony historycznej, związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Ale chyba jeszcze większe podziękowania należą się państwu, wszystkim właśnie naszym darczyńcom, bo
Ten truizm można dopasować do każdego etapu w dziejach ludzkości, ale bardzo łatwo jest coś sprzedać, sprzedać i, że tak powiem, przemienić ten eksponat, ten artefakt przeszłości na środki materialne, które można wydać współcześnie, a Państwo myślicie o tym, że warto schować to w tej kapsule czasu, która trwa już od ponad 220 lat tutaj w Cieszynie i dba o tą historię tej ziemi i nie tylko tej ziemi, dlatego szczególnie się za to Państwu kłaniam, darczyńcom nie tylko moich działów, ale wszystkich działów tego muzeum. Proszę mi wybaczyć, od razu Państwa muszę przeprosić, jeżeli będziecie rozczarowani, jeżeli nie wszystkie eksponaty, które podarowaliście, bądź nawet być może czasem żaden tutaj nie trafił, to jest pewien przywilej nas jako twórców tej wystawy, że wybieramy te eksponaty, ale też trochę trudny obowiązek, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie tutaj zmieścić. Drodzy Państwo, to jest pewien wycinek tego wszystkiego, co otrzymaliśmy w ostatnich latach. Więc ten rząd wielkości Państwa otwarcia serca na nas, jeśli tak można powiedzieć, jest znacznie większy. I przepraszam, że tego wszystkiego tutaj nie ma, ale no nie dało się, to po pierwsze. Też przepraszam Państwa, jeżeli teraz powiem parę słów o niektórych zabytkach, które tutaj eksponujemy. Jeżeli nie, przepraszam za to, że nie opowiem o wszystkich, bo nie ma na to ani czasu, ani możliwości, prawda? Ale drodzy Państwo, chciałem zwrócić uwagę chociażby na te bilety tutaj, tak w przejściu zamocowane. To jest pewien wycinek biletów związanych z tramwajem cieszyńskim, ale również, drodzy Państwo, bo nie jesteśmy Muzeum tylko Cieszyna, jesteśmy Muzeum Śląska Cieszyńskiego, całego regionu, więc są tam też bilety kolejki parowej Strumień Chybie. Proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że ta kolejka parowa została otwarta w tym samym dniu, co tramwaj cieszyński, 12 lutego 1911 roku, więc mamy tutaj taką koincydencję. Są też tam bilety autobusowe przedsiębiorstwa Jana Molina z dwudziestolecia międzywojennego. Drodzy Państwo, to jest zakup szczególny. Szczególny, bo to jest ostatnia wspólna transakcja, którą realizowałem z panem dyrektorem Dębiniokiem i wspominam ją niezwykle ciekawie, bo pan dyrektor okazał się być świetnym negocjatorem cen. To a propos tego roztropnego wydawania środków publicznych. Ja się nie wiem, że ode mnie pochodzą. Nie, absolutnie, tak. To nie była żadna prywata. Kupiliśmy to od znanego kolekcjonera w Łodzi. Biletów tramwajowych i wszelakich. Drodzy Państwo, zupełnie niezwykłym, no, że takie rzeczy potrafią się uchować, to jest właśnie historia muzealna, historia dla przyszłych pokoleń. Mamy tutaj, drodzy Państwo, tablicę upamiętniającą ufundowanie nowego wodociągu cieszyńskiego w Tyrze. Drodzy Państwo, jak świetnie za chwilę zobaczycie, ta tablica została w sposób osobliwy wyeksponowana, bo ona jest tak naprawdę dwustronna. No to się nie zdarza, drodzy Państwo, że tablice bywają dwustronne. Co najwyżej skuwa się dawny napis, prawda? Ten, który nam przeszkadza, który nie pasuje. A tutaj postąpiono no tak z pewnym przekazem dla przyszłych pokoleń, czyli pierwotnie umieszczony napis został zasłonięty i na odwrociu podano powtórnie już bez błędów. Otóż ten wodociąg wykonywała firma Morawska i troszkę im nie poszedł ten polski z końca XIX wieku i po czasie po prostu już z poradą kogoś bardziej roztropnego w posługiwaniu się naszym językiem uczyniono ten napis ponownie. No sądzę, drodzy Państwo, że jest to absolutny rarytas. Jest też dalekopis, drodzy Państwo. Tak, prowadzę również dział techniki i ten dalekopis pochodzi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL, produkcji niemieckiej, z słynnych zakładów Siemensa i znalazł się w naszym muzeum za sprawą członków grup związanej wokół no, tej pasji z krótkofalówkami, z kontaktowaniem się z dalekim i bliskim światem. No i drodzy Państwo, tutaj można by wymieniać, dla mnie bardzo bliska jest na przykład owa tabliczka z numerem 2 z górnego rynku, tabliczka jeszcze z czasów austriackich. Drodzy Państwo, jest szkatuła w tej pięknej witrynie, szkatuła taka niepozorna, ale ma bardzo ważną tabliczkę, własność szlarafii cieszyńskiej, czyli tej takiej pseudomasonerii cieszyńskiej, która
wyśmiewać masonerię chciała, a nie być kojarzona z masonerią, ale i tak w 1938 roku dekretem prezydenta Mościckiego została zlikwidowana, bo nie wiadomo, co ci źli Niemcy tam na nas mówią i opowiadają. Drodzy Państwo, mamy kilka odznak Szlarafii Cieszyńskiej, to są absolutne rarytasy i to są właśnie te zakupy, które chcielibyśmy realizować, tych bardzo rzadkich eksponatów świadczących o historii tego miasta. Ale nie tak dawno podsyłałem pani dyrektor linki niestety aukcji, które już się zakończyły, realizowanych w Budapeszcie na Węgrzech, odznak, których wcześniej nie widzieliśmy. Jest naprawdę jeszcze wiele do odkrycia, drodzy Państwo, w historii tego miasta i również w eksponatach, które są materializacją tej historii. I wreszcie, żeby się tak nie rozgadywać, to drodzy Państwo, zakończę. Zakończę tym, że za mną jest mapa Księstwa Cieszyńskiego Jana Wilanda. To jest pierwsza oficjalna mapa tej ziemi, początkowo tajna, bo to była mapa wojskowa. Wiążą się z nią liczne perypetie. Nie będę już Państwa tymi perypetiami teraz zanudzał, ale bardzo się do Państwa uśmiecham, bo po tej wystawie rozpoczynamy wystawę poświęconą kartografii Księstwa Cieszyńskiego i to będzie eksponat, który płynnie przejdzie z tej wystawy na drugą wystawę, którą mam nadzieję przyjdzie nam zrealizować z powodzeniem. Już Państwa zapraszam na tą wystawę, a tymczasem oddaję głos mojej szanownej koleżance. Proszę Państwa, Dział Sztuki ma również bardzo różnorodne zbiory, zarówno takie bliskie sercu, bardzo emocjonalne, czyli te przedmioty rzemiosła artystycznego, czy tak zwanej kultury materialnej, które tutaj na tej wystawie też, no jak już mój kolega powiedział, nie w całości, ale jednak znalazły swoje miejsce, tak żeby zaznaczyć, że takie rzeczy też w naszych zbiorach są. Oczywiście aż po te eksponaty czysto artystyczne z zakresu zarówno malarstwa, rzeźby, grafiki czy rysunku. Jeśli chodzi o te takie bliskie, myślę, że każdemu z nas, to przede wszystkim jest ten świat dziecięcych wspomnień. Tutaj wśród tych przedmiotów bliskich dziecięcym wspomnieniom oczywiście znajdują się różnego rodzaju wyrywkowo oczywiście pokazane gry, zabawy, wózek dziecięcy, który też nam udało się pozyskać, który jest niczym innym jak tylko kopią wózka, znaczy wózek dziecięcy dla lalek, podkreślmy, jest kopią wózka dla dzieci, bo tak to wyglądało, że te wózki też przechodziły swoją ewolucję stylową, a naśladowały je oczywiście te wózeczki dla lalek. A skończywszy rzeczywiście na tych dziełach już powiedzmy tej sztuki wysokiej, a chociażby dla nas takim cennym nabytkiem jest 12 plakiet wizerunków portretowych dowódców legionowych wykonanych nie przez kogo innego, jak przez znanego rzeźbiarza związanego oczywiście tu zarówno z Cieszynem, jak i z Krakowem, mianowicie przez Jana Raszkę. Przez jakiś czas miał taki swój epizod życiowy, że oczywiście był również rzeźbiarzem legionowym, bo taki oficjalnie dostał tytuł, służył w legionach i miał okazję poznać właściwie wszystkie te postaci, które później sportretował na tych plakietach gipsowych. Udało nam się je zakupić również na potomka antykwariusza krakowskiego. No niestety jest ich 12, a możemy zaprezentować tylko 6, ze względu, tak już tu powiedziane, zostało na brak miejsca, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie nie jedna okazja, aby pokazać cały ten komplet. Drugim takim ważnym dla nas zestawem wizerunków już bardziej osób związanych z Cieszynem jest oczywiście znany, myślę Państwu, z wystawy, z prezentacji, która miała miejsce tutaj jakiś czas temu, mianowicie projekty plakiet portretowych Jana Hermy. Tutaj prezentujemy tylko 4, żeby zaznaczyć, że dostaliśmy, ich jest 41 plus ta rzeźba, którą tutaj również prezentujemy od pani Róży, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy rodzinie za ten wspaniały dar, bo mamy w jednym miejscu to wszystko, co jest rozproszone, te realizacje, które są rozproszone po Cieszynie i nie tylko po Cieszynie, bo oczywiście również w innych miastach tutaj Śląska Cieszyńskiego te plakiety już pojedynczo także się znajdują. Więc to są takie akcenty, na które ze swej strony jako opiekun działu sztuki chciałabym zwrócić uwagę, ale oczywiście tak jak mówię, każdy z nas myślę, że znajdzie tu coś dla siebie, zarówno pod względem takim emocjonalnym, jak i gustów artystycznych. A ja już oddaję głos moim kolegom Grzegorzowi i Zofii. No, dziękuję. Krótko, bo ja za 20 minut powinienem prowadzić zajęcia. Nie przedłużają, bo ja w przeciwieństwie do moich koleżanek i kolegów, to mam w dziale przedmioty, których pochodzenie jest, no nie mają znanych twórców, powiedzmy, bo to jest kultura ludowa w szerokim tego słowa znaczeniu.
I to jest też dylemat dla działu etnografii, gdzie się zaczyna, gdzie kończy kultura ludowa, ponieważ wraz z upływającymi latami w obręb kultury ludowej wchodzą rzeczy, które Państwo pamiętają w swoich domach, a mieszkają w mieście. Ale one stanowiły również wyposażenie powiedzmy sobie gospodarstwa domowego zarówno na Podcieszyńskiej wsi, jak i w Cieszynie czy w Skoczowie. I to jest właśnie też ten dylemat, co wybierać. Niemniej znalazło się parę ciekawych eksponatów, między innymi tutaj dzięki darczyńcom z Jaworza dostaliśmy dosyć bogaty zestaw z bardzo ciekawym opisem, kto był właścicielem, kto nosił przy jakich okazjach i zdjęciach i dokumentacji stroju. To jest jedna rzecz. Bardzo ciekawą pamiątką jest również spisane pieśni i tańce z 1895 roku. To jest ciekawostka, bo to tak na raty do nas trafiało tutaj między innymi. Przez długi czas, można by tak powiedzieć, wędrowała do nas ta pamiątka. Są oczywiście zabawki, te mi się najbardziej podobają tutaj zabawki. Jak byliście Państwo w kościele ewangelickim Jezusowym w Cieszynie, widzą charakterystyczne mazerowanie na tych ławkach, to Państwo rozpoznają to mazerowanie również na tych zabawkach, ponieważ Pan, który malował ławki w kościele ewangelickim, wykonał te zabawki dla swojej córki i ta córka dwa lata temu przekazała nam właśnie pamiątkę. Rzeczy są różne, bo od powiedzmy sobie jakiegoś tam kanisterka czy kańki na naftę, poprzez powiedzmy sobie jakieś zabawki, które wykonał ludowy twórca jeszcze kilkanaście lat temu w postaci strzelby, ale są też rzeczy takie, które no, gdzieś mamy, odkładamy, czasami wyrzucamy, ale ktoś się zreflektował i przyniósł na przykład pamiątki komunijne z lat 50. czy z końca XIX wieku. Mimo wszystko przez wiele lat nie zwracano na to uwagi, a ja stwierdziłem, że nie mamy takich rzeczy i przyjąłem tego typu eksponaty. Nie będę przedłużał, bo koleżanka pewnie też ma dużo ciekawych rzeczy tutaj do zaprezentowania. Ja za chwilkę Państwa przeproszę i zniknę tak po angielsku gdzieś tam, chociaż już zapowiedziałem, że zniknę, więc nie będzie po angielsku, ale ja muszę prowadzić zajęcia w innym miejscu. Bardzo dziękuję. Darczyńcom, że Państwo tu przyszli. W przypadku działu archeologii sytuacja wygląda nieco inaczej. Otóż napływ nowych nabytków zależy od pracowitości archeologów, którzy działają na naszym terenie. Przede wszystkim są to zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych, nadzorów lub są to znaleziska przypadkowe, powierzchniowe, przypadkowo znalezione przez osoby niezwiązane z zawodem archeologa. I to wszystko z ostatnich 5 lat pokazuje właśnie w kąciku po drugiej stronie. Jest on nieco jeszcze ubogi, ponieważ wszystkie zabytki rynkowe, czyli z tych naszych ostatnich badań rynku, będziemy mogli zaprezentować Państwu dopiero mniej więcej za 2 lata, ponieważ prace nad nimi cały czas trwają. Także jeżeli chodzi o te zabytki archeologiczne, to zaaranżowałam dla Państwa kloakę z ulicy Głębokiej 50, w której to znalezionych zostało kilkadziesiąt fragmentów naczyń ceramicznych, w tym kilka naczyń w całości zachowanych. Są też duże fragmenty kamieni, są to elementy architektoniczne pozyskane w trakcie badań archeologicznych przy kościele parafialnym Marii Magdaleny w Cieszynie na Placu Dominikańskim. Elementy te wszystkie były wkomponowane w fundamenty wzmacniające mury kościoła. Te fundamenty wzmacniające powstały po wielkim pożarze miasta w 1789 roku. I elementy kamienne są datowane na koniec XIII i początek XIV wieku, czyli na moment budowy kościoła dominikańskiego wraz z klasztorem. Tych elementów odkrytych w trakcie badań było kilkanaście. Tutaj na wystawę znieśliśmy tylko kilka najważniejszych. Pokazują one nam poniekąd, z czego składał się ten pierwszy kościół jeszcze przed pożarem, wielkim pożarem miasta w 1789 roku. No i jeszcze mamy jedną małą gablotę z podświetleniem, w której znajdują się zabytki przede wszystkim żelazne, które trafiły do nas dzięki uczestnictwu w badaniach Przemysława Andrychowskiego, który jest specjalistą zajmującym się poszukiwaniem detektorem metali.
I są to najmniejsze eksponaty, ale również i najstarsze. Tam w gablocie pokazujemy najstarszy eksponat pozyskany tutaj w trakcie nadzorów. Jest to siekierka żelazna z początków epoki żelaza, z okresu około 750 do 400 przed naszą erą. Jest to najstarszy przedmiot żelazny znaleziony na terenie Śląska Cieszyńskiego. Są również malutkie dwie monety, do których niestety potrzebujemy lup, dlatego Państwu udostępniłam te lupy, są dostępne na gablocie. I niewielki medalik, jedyny w swoim rodzaju, znaleziony w Skoczowie z przedstawieniem błogosławionego Jana Sarkandra, który był beatyfikowany w 1860 roku. Jest to jedyny tego typu medalik znaleziony na Śląsku Cieszyńskim. Jest również i drugi, natomiast on jest prezentowany w Muzeum w Skoczowie. Natomiast ten nasz jest w języku polskim. Jest opisany w języku polskim, drugi w Skoczowie dostępny jest w języku czeskim. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za obecność. To ja tak powiem klamrą kończąc, że wiecie Państwo, to są Państwa dary, są zakupy, są nadzory archeologiczne, są jeszcze pozyski własne, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że jako wielka miłośniczka cegieł, pozyski własne polegają na tym czasami, że idziemy tam, gdzie jest już taka ruina, ale gdzie można pozyskać na przykład te cegły, które Państwo tam zobaczą, a mamy teraz tak piękny już, taką piękną kolekcję cegieł, że doprawdy tylko można było marzyć o tym jeszcze kilka lat temu. Także wypijemy zaraz Państwa zdrowie, a Państwo nie wypiją zdrowie muzeum, co by nam, jak to się ładnie mówi, co by nam się darzyło, no właśnie, tak jak nam się dotychczas darzy, bo doprawdy grzechem byłoby narzekać, naprawdę mamy tak piękne eksponaty w ciągu ostatnich kilku lat, które trafiły do naszych zbiorów, także bardzo dziękuję i się kłaniamy Państwu. Bardzo dziękuję. Nie, 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 nie